Zrobimy sobie teraz kilka kolejnych przykładów, jak się znajduje dziedzinę funkcji. Powiedzmy, że mam funkcję g zdefiniowaną jako 1 podzielone przez pierwiastek z 6 odjąć wartość bezwzględna z x. No i teraz możemy zastanowić się, dla jakich x ta funkcja jest określona, i to będzie właśnie dziedzina tej funkcji, ale możemy równoważnie zastanowić się, dla jakich xów ona jest nieokreślona. Wtedy takie wartości. Wyrzucić ze zbioru rzeczywistych, no i to, co zostanie po wyrzuceniu tych punktów, dla których wartość funkcji jest nieokreślona, to będzie dziedzina funkcji. No to może właśnie tak to zróbmy. Zastanówmy się, kiedy to wyrażenie jest nieokreślone. Więc po pierwsze, jak mamy dzielenie, no to musimy wyłączyć takie punkty, kiedy mamy w mianowniku 0, czyli mianownik nie może być równy 0. Po drugie, mamy tutaj pierwiastek, a pierwiastek możemy wyciągać tylko z liczb nieujemnych. Czyli widzimy, że ta liczba pod pierwiastkiem tutaj, to, co tutaj jest pod pierwiastkiem, nie może być równe 0, lub nie może być ujemne. Lub nie może być ujemne. Czyli jak jest 0, lub jest ujemne, to wtedy ta funkcja jest nieokreślona. No to napiszę to, że g od x, tym razem już napiszę, kiedy jest określone. Jest określone. No kiedy? Wtedy i tylko wtedy, gdy. To jest taki symbol oznacza wtedy i tylko wtedy, gdy. To wyrażenie pod pierwiastkiem jest dodatnie. Skoro nie może być ani 0 albo ujemne, no to musi być dodatnie. Czyli 6 minus wartość bezwzględna z x musi być większe od 0. Gdyby tutaj było tylko pierwiastek, nie mielibyśmy dzielenia, no to mogłoby być większe lub równe 0, bo pierwiastek z 0 jest określony, jest równy 0. Ale tutaj nie może mieć 0 w mianowniku, i dlatego piszemy, że to ma być większe od 0. No to tę nierówność można zapisać równoważnie w takiej postaci. Jak dodam moduł z x do obu stron tej nierówności, to dostanę taką nierówność, że 6 musi być większe niż wartość bezwzględna z x. No a to z kolei tłumaczy się, to jest równoważne, wtedy i tylko wtedy, gdy, no co, co ta nierówność nam mówi, że wartość bezwzględna z x ma być mniejsza od 6. Czyli x musi być pomiędzy minus 6 a 6. Jak wartość bezwzględna z x jest mniejsza niż 6, to znaczy, że x jest większe od minus 6 i mniejsze od 6. No to widać, dostajemy po prostu taki przedział bez końców od minus 6 do 6. Czyli dziedziną tej funkcji napiszę tutaj. dziedzina, Jest taki zbiór x -y należące do zbioru liczb rzeczywistych, takie że spełniają taki warunek, który tutaj mieliśmy napisany. Przepiszę go teraz po prostu. No i tak jak powiedziałem, to jest po prostu przedział, więc można napisać, że ten zbiór jest równy takiemu przedziałowi. Od minus 6 do 6. No i tutaj taki zapis oznacza, że to są przedziały bez końców. Czasami w szkole pisze się też tak, że to jest przedział od minus 6 do 6. Takie okrągłe nawiasy czasami oznaczają właśnie przedział bez końców. Ja wolę takie oznaczenie, bo ono jest wyraźniejsze. Nawet jak ktoś nie wyraźnie pisze, to widać od razu, że to jest przedział bez końców. Czyli taka jest dziedzina tej funkcji. No ale zróbmy teraz jeszcze inny przykład. Powiedzmy, że wezmę jakąś ciekawszą funkcję, z bardziej skomplikowaną definicją sobie funkcję h od x, która będzie zdefiniowana za pomocą dwóch warunków teraz. Po pierwsze będziemy mieli taki wzór x plus 10 podzielone przez x plus 10 razy x odjąć 9 i razy x odjąć 5. Iloczyn takich trzech czynników mamy w mianowniku. I to będzie dla dla x różnych od 5. Natomiast wartość funkcji będzie równa pi dla x równego 5. No i teraz zachęcam cię, jak zwykle, do zatrzymania tworzenia filmu i podjęcia próby samodzielnego rozwiązania tego zadania, znalezienia dziedziny tej funkcji. No właśnie, no to jaki tutaj mamy problem? No problem mamy taki, że mamy takie wyrażenie wymierne, gdzie dzielimy przez iloczyn trzech czynników. Więc za każdym razem, kiedy któryś z tych czynników będzie równy 0, to to wyrażenie będzie nieokreślone. Czyli musimy tutaj usunąć wszystkie te punkty, w których mianownik tego ułamka się zeruje. Czyli tak, jak patrzymy na tą górną część definicji, to popatrzmy, kiedy mamy tam dzielenie przez 0. Dzielenie przez 0, kiedy występuje. No, dzielenie przez 0 występuje wtedy, kiedy x jest równe minus 10. Lub wtedy, kiedy x jest równe 9, lub wtedy, kiedy x jest równe 5. To są takie trzy przypadki. Ale zauważmy, że kiedy x jest równe 5, to my nie stosujemy tej górnej części definicji funkcji. Tylko jak x jest równe 5, to nie patrzymy tutaj na górną linijkę, tylko patrzymy na dolną linijkę. Dla x równego 5 wartość funkcji jest określona równa pi. Czyli ta funkcja jest określona dla x równego 5, dlatego że dla x równego 5 nie obchodzi nas ta górna definicja, tylko ta dolna definicja. Znaczy nie obchodzi nas ta górna część definicji, tylko ta dolna część definicji. Czyli możemy piątkę do naszej dziedziny jednak włączyć, czyli tutaj to wykreślam. Piątki nie usuwamy z dziedziny, dlatego że dla piątki funkcja jest określona jest równa pi. Natomiast nie jest określona dla. Minus 10 i dla 9, dlatego że wtedy stosujemy tę górną część definicji i w tych punktach zeruje się mianownik. No ale ktoś tutaj mógłby powiedzieć, że zaraz, zaraz, przecież tutaj mam x plus 10 w liczniku, x plus 10 w mianowniku, więc tak naprawdę mógłbym to skrócić tutaj. Skrócić to z tym i wtedy dostanę funkcję, która jest określona dla x równego minus 10. No tak, z pozoru wydaje się, że, że to by było dobrze, ale. Jak skrócimy, to dostaniemy inną definicję funkcji. W szczególności ta funkcja nowa będzie miała inną dziedzinę, więc nie możemy tego zrobić. Jeżeli chcemy znaleźć dziedzinę funkcji określonej właśnie dokładnie tym wzorem, który tutaj mamy, to nie możemy tutaj tego skrócić, dlatego że to nam rozszerzy dziedzinę funkcji. Ta funkcja, jak wstawimy do niej x równe minus 10, to dostaniemy 0 przez 0, nieokreślony symbol, a po skróceniu dostaniemy jakąś liczbę konkretną, więc to nie jest ta sama funkcja. Więc tutaj nie możemy tego sobie skrócić, musimy to zachować. No i dla tak określonej funkcji dziedziną będzie taki zbiór. W związku z tym dziedziną będzie zbiór xów należących do zbioru liczb rzeczywistych, takich, że x jest różne od minus 10 i x jest różne od 9. Taki zbiór z dziedziną tej funkcji. No, a tak jak mówiłem, może jeszcze to raz powtórzę. Piątki nie wyrzucamy z dziedziny, dlatego że ta funkcja dla 5 jest określona. h od 5 jest równe po prostu pi i to jest dobrze określona wartość. Natomiast dla minus 10 i 9 funkcja jest nieokreślona, a we wszystkich innych punktach, dla wszystkich innych liczb rzeczywistych jest określona, więc ze zbioru rzeczywistych wyłączamy tylko te dwie liczby i mamy dziedzinę funkcji.